Znamy gwiazdy Suwałki Blues Festival. Dziś zostali zaprezentowani tegoroczni artyści. Podczas konferencji prasowej w Suwalskim Ośrodku Kultury Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, Bożena Kamińska, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury i Bogdan Topolski, dyrektor artystyczny Suwałki Blues Festival, przedstawili największe gwiazdy 10. jubileuszowej edycji festiwalu. W tym roku blues potrwa 4 dni. Od 6 do 9 lipca odbędą się koncerty plenerowe, klubowe, mniejsze koncerty akustyczne oraz konkurs zespołów bluesowych. Szczegóły przedstawiła Bożena Kamińska, dyrektor SOKU. Czwartek będzie zaczynał się odsłonięciem kolejnej tablicy w Alei Gwiazd Bluesowych, która mieści się u nas w naszym mieście na ulicy Chłodnej. Następnie mamy koncerty na placu Marii Konopnickiej i oczywiście to, co jest clou w dniu 6, to koncert otwarcia, który będzie miał swoje miejsce na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury i będzie on poświęcony dorobkowi 40-lecia działalności artystycznej Martyny Jakubowicz z przyjaciółmi, którzy będą z nią występowali podczas tego koncertu. Sobota również i piątek są bardzo atrakcyjne od rana do, można powiedzieć, od śniadań bluesowych porannych do nocnych koncertów na scenach plenerowych, jak również klubowych. I w niedzielę oczywiście kończymy wieczornymi koncertami na ulicy Kościuszki, na dużej scenie, czego nie było dotychczas. Na scenach nie zabraknie światowych gwiazd, zapewniał Bogdan Topolski, dyrektor artystyczny wydarzenia. Trzy główne gwiazdy, przede wszystkim jest to zespół Blues Brothers Band. W piątek wystąpi również znana postać, gitarzysta Dolly Bramer II. Jest to gitarzysta Erika Claptona i głównie z tego jest znany, ale również jest gitarzystą w projektach Rogera Watersa, lidera zespołu Pink Floyd. Trzecią gwiazdą jest zespół Jam, o którym wspominali już moi przedmówcy. Zespół Jam wystąpi w niedzielę. W niedzielę również wystąpi zespół Nocna Zmiana Bluesa, Stowarzyszenie Miana Błędowskiego oraz angielski gitarzysta Eddie Angel. Oprócz tych trzech wykonawców, trzech głównych gwiazd, wystąpi amerykański gitarzysta Joe Louis Walker, wspomniany również wykonawca Fantastic Negrito, który jest laureatem Nagrody Grammy. Według Czesława Renkiewicza, prezydenta miasta, jest to wydarzenie wysoko oceniane zarówno przez publiczność, jak i artystów. Ten nasz festiwal jest naprawdę bardzo dobrze oceniany, postrzegany przez włodarzy innych miast. Zazdroszczą niektórzy nam takiej imprezy muzycznej, zorganizowanej tak świetnie. To już naprawdę jest marka sama w sobie i to widzimy i powinniśmy robić wszystko, żeby ten festiwal w 10. edycji zabrzmiał jeszcze mocniej niż dotychczas.